W ostatnich latach moda na akcesoria gamingowe, klawiatury mechaniczne oraz montowanie LEDów w każdym możliwym miejscu spowodowała wysyp tanich produktów tego typu. Niestety w przypadku klawiatur mechanicznych, głównie na przełącznikach Kyle i Autemu, po kilku miesiącach użytkowania zaczynają pojawiać się pierwsze problemy. Niektóre klawisze są rejestrowane podwójnie lub nie są rejestrowane wcale. Dzisiaj pokażę Wam jedną z metod pozbycia się tego problemu i naprawy klawiatury, która kosztowała Was często setki złotych. Pierwszą z możliwych metod jest zastosowanie sprayu typu kontakt i próba wyczyszczenia przełączników zamontowanych w klawiaturze. Osobiście uważam ją za mniej efektywną i bardziej krótkotrwałą. Powinna ona jednak pomóc, kiedy nie mamy dostępu do lutownicy. W tym filmie zaprezentuję metodę, która rozwiąże problemy długoterminowo. Zaczynamy od ściągnięcia wszystkich nakładek z przełączników. Nie zawsze jest to konieczne, ale uprości zadanie i dodatkowo będziemy mogli lepiej wyczyścić klawiaturę. Odkręcamy wszystkie śrubki i staramy się wyciągnąć zazwyczaj metalową płytę z przełącznikami. W tym przypadku dokonałem tego przez wypchnięcie płyty od strony wyjścia przewodu. Następnie lokalizujemy styki wadliwego przełącznika. Ta klawiatura wykorzystuje przełączniki z jedynie dwoma stykami. Jednak w niektórych modelach należy wylutować ich 5 lub nawet 6, gdyż mają one zintegrowaną diodę LED. Używając odsysacza, jak najdokładniej pozbywamy się cyny z nóżek i za pomocą piórka gitarowego lub innego cienkiego plastikowego narzędzia uwalniamy przełącznik z metalowej płyty. W otwór montujemy nowy przełącznik. W tym przypadku użyłem switcha Cherry MX Brown, który został z innego, niezrealizowanego projektu. Jeżeli nie macie jeszcze switchy, zalecam nabycie dokładnie takich samych, jakich używa wasza klawiatura. Użycie innego koloru będzie zdecydowanie wyczuwalne podczas pisania. Zmiana producenta nie powinna być aż tak odczuwalna. Zalewamy nóżki nowego przełącznika cyną i sprawdzamy, czy wszystko działa jak powinno. Jeżeli tak, możemy skręcić obudowę i założyć keycapsy. Pozostało nam cieszyć się naprawioną klawiaturą. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do usłyszenia, bye!